pewno jesteśmy wkurzeni. Myślę, że najbardziej boli bramka stracona tak naprawdę w ostatnich minutach. No, nie wiem, brak, czy to jest brak koncentracji. No, próbujemy coś, nawet jak mamy jakieś akcje do przodu, to jest zdecydowanie ich jest moim zdaniem za mało. Bo próbujemy kreować wszyscy. No, naprawdę dzisiaj się myślę, że wszyscy widzieli, biegaliśmy, walczyliśmy, ale no, za mało tych sytuacji, żeby strzelić bramkę. A jak już mamy, to musimy je wykorzystywać. Lepsza druga połowa mimo wszystko chyba. Otrzymaliście się w przerwie, bo w pierwszej połowie zagłębiła kilka z was poza tą pierwszą waszą. Na samym początku meczu, ale też mogła już ułożyć spotkanie, prawda? No, tak jak mówi się, no, mieliśmy sytuację tak w trzeciej minucie bodajże bardzo dobrą, z linii wybili. Byśmy strzelili, na pewno by nam się inaczej grało. Później Zagłębie przycisnęło trochę, miało tam parę sytuacji, ale otrząsnęliśmy się już w drugiej części pierwszej połowy. Myślę, że już to lepiej wyglądało i tak jak w drugiej też oni nie mieli za bardzo sytuacji. W ostatnich minutach bramka, tak jak mówię, no i jesteśmy załamani po prostu, no bo jak nie idzie, to nie idzie. No jak nie idzie, to nie idzie, ale jeszcze jeden mecz jest wyjazdowy. Trzeba się zmobilizować, żeby może jakiś punkt urwać, żeby no gdzieś tam ta zima choć ciut spokojniejsza, bo chociaż wiadomo, że za spokojna nie będzie. No na pewno zrobimy wszystko, żeby w Suwałkach zdobyć 3 punkty. Już nie możemy się doczekać tego meczu, bo jest to dla nas mecz tak naprawdę o życie, jak każdy następny, bo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale no nie skreślajcie nas. Myślę, że damy z siebie wszystko i przywieziemy 3 punkty z Suwałka.